Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. Tak, tak. Słuchajcie, dzisiaj dla Was mam taką bardzo fajną, cieplutką nowość. Mianowicie OpenSUSE, ale nowy instalator, nowy instalator webowy Agama, działający. Słuchajcie, to jest ciągle w rozwoju, to jest ciągle chyba alfa albo prealfa nawet, więc błędy po prostu mogą na tym być jak najbardziej, trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Nic, nie będę dłużej teges, mam nadzieję, że się film spodoba. Gorąco zapraszam. Dobra, mamy tutaj wentaja, oczywiście żeby sprzęt, zapomniałem powiedzieć, to jest na żywym sprzęcie. Ryzen 3, y, 3600, Nvidia 1070, Znaczy ta pulpitu nie zobaczycie, bo nie TGS, ale cała reszta jest naprawdę bardzo spoko. Y, to jest, proszę bardzo, to jest butowalne, ISO, nie ISO, tylko TEGS, tak. Y, butowalne, butowalny grup, tak. Klikamy sobie Installer, chwileczkę tutaj poczekamy, bla, 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 bla. Od razu mówię, próbowałem tutaj zainstalować taką fajną nowinkę, mianowicie LIPA 16. No i lipa jest rzeczywiście, jest lipa, a to jest Profa, więc nie ma się co dziwić. Być może odpalę to na maszynce wirtualnej będzie chodzić, no bo tutaj po prostu nie ma sterów NVIDII. Próbowałem na różne możliwe sposoby. Ni Nihuhu, hu nie rusza. Nie ma takiej. Kurde, może mogę jeszcze na tym churumbuku spróbować, zobaczymy. Ale jak to. to... Kurde, no, będziemy się przejmować, te tak Okej, Ok, odpala się instalatorek, wygląda to tak. Postaram się tutaj cięć żadnych nie robić i opowiedzieć to w miarę sensownie. Alfa, Prealfa, tutaj mamy Lipa, tak? Tu mamy MicroOS do wyboru, czyli jedno ISO ogarnia trzy rzeczy. Dobra, przyniosłem się, żeby nie zasłaniać. E, wybierzmy sobie Wida na przykład, ok? Tutaj mamy ustawienia, ustawienia instalatora. Języki podstawowe. Nie ma w tej chwili instalatora w języku polskim. System można zainstalować po polsku, ale instalator tylko i wyłącznie w takich językach jest dostępny. Klawiatura tutaj jest dokładnie to samo. Dajemy sobie select. Tu fileczkę trzeba poczekać. Ja i kiedyś wam pokazywałem w moich tutaj newsach, które robię na kanale, co mniej więcej dwa tygodnie, dwa razy na miesiąc, i te screeny z tego, tak, no to teraz macie to na żywca. Teraz macie to na żywca. Spróbuję jeszcze tutaj wykominować sieć Wi-Fi za chwilę, ale to za moment. Tak to nam wygląda na dzień dobry, tak? Informacja lokalizacji i tak dalej, i tak dalej. Ostrzeżenie, żeby zrobić sobie usera. No to robimy od razu usera. Define new user. Czyli tak, mój piękny użytkownik, dobra, dobra, to jest drugie. Hasełko, oczywiście standardowo, tak, dokładnie tak. Autologin. W sumie całkiem przyjemny jest ten instalator, przynajmniej tutaj. Tutaj jest na powiedzie OK. Root. OK. Yy, tu to samo sobie robimy. Jest możliwość ogarnięcia tego z SSH. Ewentualnie, tak jak możecie klucz sobie tutaj podłączyć, tak? Z mocą klucza się od razu na dzień dobry logować. Co mnie trochę te to to, że nie ma, cofni. Nie, nie ma, cofnij. Mamy tu co prawda na przykład. Możemy sobie opcje wybrać. Jest tutaj edit i discard. Znowu to zasłaniam. Będę tak latał po całym ekranie, kurde, dzisiaj chyba, tak? Edycja. tak to wygląda? Edycja możemy sobie tutaj zrobić, jak to jest C. Escape nie działa. Cancel. Tegas lądujemy w ten sposób. No musimy kliknąć tutaj to w hamburger menu, jak to pięknie brzmi. Przejdźmy sobie do lokalizacji i tutaj możemy normalnie wpisać język polski. Pol, pol, poland, przepraszam. Poland powinno nam ładnie wybrać dokładnie tak. Select ok, to samo z tleweturką. To wszystko się może jeszcze zmienić, bo to jest wersja taka testowa tego instalatora. Nie jest to pełna, stabilna i w ogóle nie wiadomo jaka. Zresztą deweloperzy o tym sobie mówią, ale jest naprawdę bardzo bardzo przyjemnie. Znaczy, mniej przyjemnie się robi, jak przechodzimy do dysków, bo tam jest trochę więcej kombinacji. Ale zaraz zobaczycie o co chodzi tutaj sieć, oczywiście wired jest, wi-fi, no nie ma karty, to podłączymy podłączam Realtek'a, nie wiem, nie wiem, który to jest, czy to jest kurde, to jest chyba ateros podłączone, no i zobaczymy, czy teraz zobaczy go, niby się zapaliło jest dobrze, pytanie, czy mi sieci zobaczy, czy nie może nie być sterów do tego, też jest taka opcja brana pod uwagę no, a teraz nie jest tutaj widziany, spróbuję to zrobić jeszcze raz a teraz nie jest widziany. Dziwne, bo powinien normalnie chodzić, nie? Ale żeby nie było, mam tutaj jeszcze tego. To jest na Riteku 8188EU. Wrzucimy go. Ryjtek wrzucony i, i miga. Coś miga już jest dobrze, bo coś miga. Tylko, że nic nie pokazuje. Tu można teoretycznie przejść sobie do konsoli. a ja się nie będę już to bawił, bo trochę za dużo babrania. Ja nic nie zasłaniam, od razu mówię. Niestety nie działa ani jedno, ani drugie. No ale tak jak mówię, to jest, to jest alfa, tak, to jest alfa instalatora. Yy, dobra, storage. I tu się zaczyna mała masakra, bo dla osoby nowej, człowieka nowego, to będzie o oh my god, co to jest. No jest to mocno rozbudowane, ale ma kilka fajnych funkcji. Przechodzimy sobie tutaj, no i wybieramy dysk oczywiście. Mamy pełne info o partycjach, to mi się bardzo, bardzo to podoba. Yy, o wszystkich dyskach, jakie są w systemie i tak dalej. Możemy sobie także, jeżeli mamy na jakiegoś NASA, na przykład spętego NASA, albo ogólnie w sieci podpięte, tzw. urządzenia iSCAZI, możemy sobie tutaj je podmontować i zainstalować to w ten sposób. Więc jest bardzo, bardzo fajnie. Możemy zrobić sobie nową grupę LVMA, -E, jeżeli ktoś by potrzebował, chciał się pobawić i tak dalej. Więc naprawdę jest spoko. Teraz tak, ja bym sobie to postawił tutaj na PNYU jeszcze raz dajmy sobie akcept, ok. teraz kolejna rzecz, enkrypcja, nie działa szyfrowanie, znaczy szyfruje dysk, ale nie da się hasła wpisać, po prostu. próbowałem na różne dziwne rzeczy, próbowałem niby tam był prób potem próbowałem microos jest dokładnie to samo. Jak dajemy sobie Enable, ni hu hu, przynajmniej ja nie mogę wpisać tutaj hasła, więc jestem w czarnym lesie, powiem tu tak. Informacja, oczywiście BTRFS i tak dalej, jest tutaj możliwość zrobienia sobie. On to robi automatycznie. Również, popatrzcie, możemy usunąć całą zawartość, zmniejszyć, użyć dowolnej wolnej przestrzeni albo zrobić customa, czyli pobawić się na grubo. Szynki i tak dalej. Możemy sobie delayta tutaj zrobić. Ja wszędzie robię delayta bo to jest testowy dysk, tak, więc to jest pikuś. Tu też nic nie zasłaniam. No okej. Okay. I chodzi to naprawdę bardzo przyjemnie. Nie wyłożyło się ani razu, że chodzi o instalator, tak. Jeżeli chodzi tutaj o garnięcie spoko. 29 rzeczy zaplanowanych. Podoba mi się to naprawdę, jest to fajnie zrobione. Co jest piękne podobno, to to, że jak ten instalator mi teraz tutaj działa, to mo będzie można się połączyć z zewnątrz, yy, z dowolnego komputera w sieci na dany adres yy, czyli tam https://agama.local i robić to, ogarniać to z przeglądarki zewnętrznego komputera, ogarniać ten instalator cały. Yy, więc po prostu jest bajka. Final Layout, widzicie jak to wygląda, BtrFS, informacje, co jak nam się tutaj ewentualnie pozmienia, tak. Teraz jeszcze jedna rzecz, dajmy sobie Change. Dajmy sobie tutaj w ten sposób. Gdzieś tu chciałem jeszcze wybrać jedną rzecz. lvm nie będę robił, bo to nie ma, nie ma sensu. Chodzi mi o partycję, żeby tutaj jeszcze raz ogarnąć. Change. No, nowy by się zgubił, całkowicie by tu się zgubił. Wiadomo, że instalator do Ubuntu jest dużo, dużo prostszy, tak? To to nawet nie ma o czym mówić, bo to jest taka rozpinka jak w Fedorze prawie. No, ma nie chce robić. Existing A, disk. przepraszam, tutaj. No, no, jest do duszy oznaczone. Sorry, klikamy tutaj. No, tak beznadziejnie, trochę. No, no zanim człowiek coś znajdzie, to tak jest. Tak jak widać, możemy BTFS-a sobie wyłączyć. Może być bez, znaczy, może być zwykły BTFS bez migawek, albo BTRFS z migawkami. Tak to jest tutaj ogarnięte. No i oczywiście tutaj możemy sobie tematy og ogarnąć, tak. Czyli zmienić wszystko i ten, naprawdę jest to mega, mega rozbudowane. Zamontować również, montować system, sformatować, które chcemy, więc opcji jest naprawdę dużo, sporo, powiem to tak. No, ok, jak widać, można sobie tu krobać partycje i tak dalej, i tak dalej. Więc jak ktoś będzie chciał pogrzebać, to może sobie grubo tu pogrzebać, bo jest w czym? Cały layout będzie wyglądał w ten sposób, nie? To zostawiam już tak, jak jest. Software. No i teraz tak, tutaj mamy software, instalacja obejmie 2 giga. Dlaczego tak małe? Bo nie ma GUI. Musimy sobie sami tutaj wybrać. To jest tam czy mamy full, full do wypasu, tutaj full do wypasu. Full, wypas, jeżeli chodzi o te, te pulpity tak zwane Linuxowe, nie? czyli GNOME, KDE, XFC, albo zwykłe ISWM, tak to wygląda na teraz. Przewijamy myszką na dół, możemy sobie jeszcze tutaj dodać jakieś dziwne inne rzeczy. Software, niestety w tej chwili chyba nie możemy wybierać sobie tutaj dodatkowych rzeczy, tak? Czyli pakietów głębiej, powiem to w ten sposób. Może to zmienią, może nie. Ja postawię, spróbuję postawić tu gnom, OK, to jest OK. Zaraz zobaczycie fajną funkcję, która mi się dość spodobała. Users jest, change produkt, bo resztę już mamy, tak? Resztę już mamy ogarniętą. Change product i możemy wybrać sobie inny. Tutaj ten inną rzecz do instalacji, po skonfigurowaniu tego wszystkiego, nie? Czyli nie, nie musimy przechodzić całego od nowa, tylko ja chcę na przykład teraz lipa, tak? Dajemy sobie lipa, on to przerobi i teoretycznie nam to powinno wszystko zostać, cały nasz wybór. Jedna rzecz, jeżeli wybieracie sobie lipa 16, to jest tu tylko gnom, on za zaraz tu pewnie nam pokaże, ready for installation, ok? W każdym razie, jeżeli wybieracie lip, nie ma tutaj dodatkowych pulpitów, nie ma XFC i takich rzeczy. Jest tylko i wyłącznie GNOME, ponieważ Lib16 będzie jako tak zwany immutable, czyli distro, nie, nie, tylko i wyłącznie do czytu. O, tak to można w cudzysłowie powiedzieć, nie? Dlatego tam chyba innych desktopów nie będzie dostępnych. No tak mi się przynajmniej wydaje. Desktop Utility, bla bla bla, ok. No to zostaje, co zostaje? To zróbmy sobie co? Zmieńmy sobie na Thumbluida. Spróbuję Thumbluida zainstalować, może Thumbluid ruszy. Tego to ja szczerze mówiąc nie mam za bardzo pojęcia, zaraz zobaczymy. Dobra, nie zawiesił się, nie, 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 spoko, jest OK. Jest okej, okay. instalacja zajmie 5,2 GB i będziemy mieli takie rzeczy tutaj dostępne. Oczywiście i dla bardzo wytrwałych jest możliwość wciągnięcia sobie logów tutaj. Show all downloads i mamy wtedy logi instalacyjne jako TAR. Bo jest to w pulpicie zrobione wszystko, nie? Czyli klikamy sobie na to. Yy, tylko. No, lipa trochę, nie? No bo ściągasz logi, chcesz je zobaczyć, a nie ma aplikacji do tego. Panowie deweloperzy, pomyślelibyście trochę, żeby to dodać cokolwiek do obsługi tego. W każdym logi, razie logi z instalacji możemy sobie tutaj teoretycznie ogarnąć, tak? Yy, teoretycznie to tak średnio jest zrobione, powiem tak, bo. Jak mam teraz to zamknąć? No, tego się chyba nie da zamknąć. Kolejna rzecz, która tu jest jeszcze nie teges. No bo, no nie zamknę tego, chyba że Aldev 4. Nie, nie mogę Aldev 4. Escape'em też tego nie mogę zamknąć. No, teraz się pół przeglądarki, którego nie da rady zamknąć. No, ale okej, okay, to jest wersja wstępna, tak? To jest jedna z pierwszych wersji tutaj do ogarnięcia, powiem to tak. Wszystko, całą resztę mamy. Overview jest ok. To co, lecimy z instalacją, tak? To lecimy z instalacją, tak, confirm. No i słuchajcie, to się z tego co przedtem sobie instalowałem, Tamiluida, to się instaluje dobre 20 parę minut, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo. A to wszystko leci z SSD na SSD to szybkie SSD, po 500 MB transferu mają, więc naprawdę no, trzeba se poczekać. No ale wiadomo, że SUS i tak ma, że po prostu no, przy instalacji jest koszmarek mały, nie? No to zobaczymy się po instalacji, zobaczymy co z tego w ogóle wyjdzie. Dobra, zrobiło się nie wiem ile to trwało, ale długo, bardzo, bardzo długo. Co, reboot? No to reboot. Zobaczymy. Moment. Dobra, odłączyłem dyska. Odłączyłem dysk z wentojem. wejdziemy sobie do Biosu. Mamy Biosi. Przy okazji pełne info co tutaj się siedzi za maszynka. I to było, gdzie to było, kurde teoretycznie zrobiłem to na Kioksi. Ojej. No dobra, była sekioksja. Czyli tak, yy, to. Tambluit, ustawienia, lip to się nie ma co przejmować. Próbujemy tam luida. Czy ruszy? Nie wiem, nie mam pojęcia. Tak jak mówiłem yy, no lip 16 nihuhu, piękny migający kursor. Natomiast co tu się stanie, zaraz się przekonamy. Zaraz się przykro. Działa. No, czyli tylko lip 16 Alpha ma przerąbane. Ogólnie tu, to jest temat działający, powiem tak. Jak tu już jesteśmy, to zobaczmy sobie, co tutaj w ogóle stoi. Właśnie, ile to zużywa na dzień dobry? To, to spoko, nie, nie będę tu długo siedział, od razu mówię. 2,1 GB to zajmuje na dzień dobry, OK. Reszta jest wykrywana, aktualizacje, bla, bla, bla. Terminal. Ale to są zapewne stery. Nowo, tu są stery. Nowo, jakie ładne białe tło, dawno tego nie widziałem. I nxi i minus G. Yy, gdyby ktoś nie, nie widział, nie ogarniał, proszę bardzo. Tak to nam się prezentuje. Nowo, działać, działa. Instalator chodzi. Instalator chodzi, jest w porządku. Słuchajcie, i tym, i tym myślę kończymy, no bo co Wam więcej będę pokazał, tak? Instalator sobie zobaczyliście, jak działa. działa działa. Lipa możecie próbować na Radeonach, może Wam ruszy. Na NVIDIA prawdopodobnie jeszcze nie, to jest wszystko, wszystko alfa, prealfa i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, nie. widzimy się pewnie następnego dnia, albo pojutrze, tak? Czyli dnia następnego, następnego na kanale tutaj na kanale Światlinuxa mam nadzieję, że taka zajawka krótka Wam się podobało może w komentarzu coś tam skromnieć o tym instalatorze bo w sumie wygląda naprawdę fajnie, jest fajnie zrobione. jeszcze aby ta funkcja, powiedzmy, dostania się z zewnątrz działała to by była bajka, powiem to tak być może to, nie wiem, no mi hasło nie chciało przyjąć, tak teoretycznie wykrywało tego hosta mogłem sobie tutaj ze swojego tego kompa zejść, wejść normalnie, tak ale, ale ten, ale nie wstrzymowało mi hasła ruta, mimo że było wpisane dobrze, tak. No, tak to wygląda. Dobra, koniec gadania. Dzięki za oglądanie, dzięki za każde wsparcie i w ogóle i, i teges, tam opierdziel i inne dziwne rzeczy. Widzimy się na następnym, na następnym filmie na kanale. Pozdrawiam, Bartek, cześć.